Witam was serdecznie w sklepie. W dzisiejszym, w kolejnym dniu, w którym już jesteśmy, troszeczkę już pomyślałem, jak to wszystko ma być poukładane i tak to wygląda. Mamy zobaczyć, ile tej wolnej przestrzeni, którą można by było jeszcze tutaj pociągnąć do przodu, ale nie mam na tyle, znaczy może i mam na tyle towaru, ale tak, trzeba zamówić czekoladę. Zamawiamy dzisiaj, zapłacić trzeba rachuneczki. Pozamawiać rzeczy, które są, chociaż ja mam tych rzeczy, zobaczcie, mam tu cały magazyn już pełny tak naprawdę. Tu są hop 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 bąbelki, układamy bąbelki, chemia, ale wiecie co, zrobimy tak, niech już sklep prosperuje. Chemia jest tu, to i chemia będzie na dole. Tu ziemniaki trochę potaniały. Czekolada właśnie, czekolady. Proszę państwa, czekoladę trzeba tutaj wyłożyć. O. Jeszcze nie mam na tą chwilę sprzedawcy tego magazyniera, który by tutaj mi donosił. Ok, tu widzę, że jest, to jest tak. To trzeba też poukładać systematycznie, czyli pozamieniać część chemiczną na jednej stronie, żeby to tylko była część chemiczna. Otwarte? Otwarte jest. Dobra, zróbmy może tak, no bo tutaj jest. Zobacz, jak to w ogóle tu wygląda. Tu wszystko wszędzie po raz pierwszy. Herbata z kawą. Myślę, że tak można będzie ogarnąć to. To zabieramy. Czyli teraz tak, tutaj herbatę tą z tym zabieramy, jak najwięcej tej herbaty z tym zabier. O tak, pani Cycelina, bardzo dobrze, niech pani ją bierze. Tutaj ułożymy tam cały regał herbaty. O, miód będzie po tej stronie. Na razie tutaj dam tak. To zabieramy. Trzeba będzie trochę poukładać to. No to zróbmy, że tu będzie to, tak? Już jeżeli ma być tu chemia, to niech będzie tu. Chociaż chemia. Chemia tu powinna być moim zdaniem. Tak. Tu będzie dwie półki chemii, dobra. Czyli niestety, ale zabieramy to. Co my tu jeszcze mamy? Olej. Dobra, zrobimy przemeblowanie, jak się nam miejsce skończy. Bo tutaj jest tego, co robić tak naprawdę. Słodycze same będą po jednej stronie. Tak. Słodycze będą po jednej stronie. Mąki z chlebem po drugiej. Więc się na razie niech sprzedają. W lodówkach to może być miks tak naprawdę. Aczkolwiek później też się tu pokłada, że jedna lodówka mleka, jedna jajek, jedna picia i wszystko będzie po kolei. Bo tak to będzie za duży miszmasz. I wiecie, jak to wygląda wszystko, no nie? Tutaj coś nam brakuje. Pizza, kurczak jest. Jest o tyle fajnie, że tu się da wejść i dobra, dwa kuraki, ale okej. Mleko nam w ogóle nie schodzi, nie wiem po jakiej ono jest w cenie. 12 zł, zróbmy 11,50. Też nam trochę musi tego mleka zejść. Cena ok. Cena ok. O, proszę, proszę, cukier brać, jak najbardziej. Polecam, polecam. Dobrze. Płatki ostatnie, zróbmy po 5,70, żeby tylko zeszły nam ze stanu. I te też mamy, tu mam 6, to zróbmy je za 6,70. Oczywiście muzyczka sobie pięknie przygrywa nam w markecie. Polecimy sobie po kosztach troszeczkę.
tu mamy 2,1,70 1,78 zrobimy. 20,90 mąka 6,78 mleko 6-opaku 11,50, no taniej się nie da. Płatki Wolej 4,50 4,18 5 dobra, mleko to już było obniżane. La, 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 la. 5. Okej. Okej. Dobra. Zdałbym się, aha, okej. Okay. 8. No nie ma tak, drogo nie jest, no szczerze u mnie. Przebitki. Przebicia. Panie. Co ile zarobimy w ogóle w tym? Bo towar nam nieźle strzedł, z tego co widzę tutaj. Nie dokładam nic, bo toilet papier nie mógł znaleźć. My chyba nie mamy nawet. Trzeba będzie zamówić. Albo i zamawiałem już papier toaletowy, ale nie wiem. Zamówimy sobie od razu go 10. Łożesz. No i ale na niego też potrzebujemy tak naprawdę miejsca. Wiecie o co chodzi, że... Dobra, zamówmy jeszcze szybko regały. Chuj. Zamówione są regały, są. Zajebiście. Będzie przebudowa naszego marketu, moi drodzy. Czy to jest środkowa linia, czyli ja bym zrobił coś takiego, że... Tutaj... O! To pozabieram. Może po tej stronie chemię zrobić. O! To też by nie był głupi pomysł. Zaraz zobaczymy Halomoto. Ale widzę, że są już dość mocne spadki, gdzie przy mojej karcie to nie powinno być w ogóle spadków, a są klatki. Ale to może akurat od ilości towaru, który jest, też może być czynnikiem. Dobra, na razie damy te lodówki, bo one i tak tutaj tylko nam przeszkadzają. Na zewnątrz jej nie wystawię, co nie? Chociaż, czekaj, zobaczymy. Nie. O, jak olejka ty. Zajebiście. A co dopiero będzie, jak będzie wódka w sklepie? To to będzie wtedy już w ogóle. Dobra, i ustawmy. Ustawmy tak. No właśnie, można zrobić trzeba inaczej. Cyk. Bo ja muszę tutaj też światło palić, nie? Bo tak to jak? No przełącznika się nie da w innym miejscu zrobić. Gdyby się dało, to by było też fajnie, nie? Ale dzięki temu po tej stronie będzie tylko będą artykuły chemiczne. Andrzej cały czas zasuwa, jego mina, tutaj zobaczcie na jego minę, o, pięknie on tu pracuje, pieniądze zabiera, nie mógł znaleźć sera, okej, okay. Bo jest wyprzedaż i towar nie jest zamawiany, a bum, zalega na stanie, na stanie w magazynie. Ale jakby dodali tutaj ilość, że da się przeterminować towar, to myślę, że
ciężko by to się grało, dlatego że nie zamawiałoby się tak dużo, nie? Że na przykład trzeba było robić przeceny, bo towar na przykład już ma krótką datę. Ale myślę, że to będzie dodane. Bo jeżeli ktoś z zamysłem zrobił sklep, grę realistyczną na podstawie sklepu, to na bank będzie chciał zrobić, że będą daty, ważności, opóźnienia w dostawach, żeby pokazać jak to wygląda z takiej jak najbardziej bliskiej relacji, no nie? Sklepów i sieci w ogóle z tych. Tu nam przeoknie, dobra. Czy tu jeszcze nam jeden wejdzie? No właśnie, to nam nie wejdzie. Ten wejdzie tu. Jakby dać tutaj tak. I ten cofnąć. Tu do tego. O. Wychodzi trochę? Trochę wychodzi. Ale tu, co prawda, jeszcze się da do przodu dać. To dlaczego ja tutaj daję tak jakoś... Nie wiem. O. No ja nie. To jednak mocno nachodzi. Dobra, robimy tak. O. Zamykamy dzień. Z dochodem. Łącznie 1000 na plus, ale 2000 mieliśmy upgrade. No i czyli jesteśmy jakby... O kurwa, wszystko w dół poszło. Mąka, soda, oliwa i cukier. Mąka, cukier, oliwa. 4,41. 11,50. W ogóle... Okej, to zrobimy tak, że zanim my to tutaj będziemy sprawdzali te ceny, to od razu się nam tu te regały przydadzą. Tu jeszcze. Tu się na pewno regał zmieści. O. I dobra, mamy trzy półki tak naprawdę. Tu jeszcze jedna by weszła, także dobierzemy. No wiem, że 10 kupiłem tego. Tą lodówkę muszę zabrać stąd. Na razie tu. O. Jest. Jest równo? No, w miarę. Dobra. O, to i tutaj zrobimy tak. I teraz tak, moi drodzy. Chemia po prawej. Chemia tu po tej stronie będzie. Jedziemy od początku. Pyk. I zabieramy to wszystko. Stąd. To będzie prawdziwy sklep. Wszystko. Wszystko. To są proszki. Proszki, tu nie ma nic, tu nie ma nic, okej. Okay. Raz, dwa, trzy, czyli tu będziemy mieli. Inny karton, dobra. To do wyjebania. Tu mamy papier, o, chemia. Tutaj będzie papier. Poczekajcie, zobaczymy czy się... No nie, to też nie. Słabo. Pizza to w pizdu z pizzą. To jest papier. Jeden regał papieru będzie tylko. Myślę, że wystarczy. W zupełności. Trzeba trochę zawsze... Jak ja bym miał sklep, to ja bym zawsze przyjeżdżał, nie wiem, po przykładu jak jest o 6 otwarte, ja bym otwierał o 4. Nie układał w ciągu dnia, tylko najpierw wypychał to, co mam jeszcze na stanie, na magazynie, a dopiero później bym
jakby mi przyjechał asortyment, który mi brakuje, to wtedy bym układał, dokładał po prostu, tak? Dobra, dawaj te ciastka wszystkie. Mleko też by trzeba było gdzieś jakoś tak poukładać. Herbatę zabieramy stąd, bo herbata jest tutaj, obok kawy. No właśnie. Trzeba będzie te energetyki pozabierać. Tu jest magazyn. Tu mamy słoiki. Tak, bo to będzie sama słodycz. Dobra. Bąbelek po tej stronie. Też nie, może tu być w sumie, jakby nie patrzeć. Dobra, co my tutaj mamy? Czekolada. Cały regał tu zrobić taki. Zrobię czekolady, no w sumie tak. Damy Nutellę jeszcze, tak? Bo tutaj Nutella powinna być, moim zdaniem, tak. Jeżeli mamy dżemy, to i na dole Nutella, nie? Znaczy to i też tutaj Nutella powinna być. Frytki. Okej. Tu trochę ich zeszło. Dobra. Więcej lodówek. Czy ja wiem, czy więcej lodówek bym zamówił? Na tą chwilę to nie... Nie widzę sensu. Papier, papier. Tu mamy co? Regał. Czy ja tu chcę regał? Chyba chcę. Chociaż to na przejściu by było, to ja myślę, że... No dobra, w sumie. O. I tu jeszcze jeden regał. I wtedy kasę. Do przodu przesuniemy. I będzie giciara, nie? Będzie git. Bo czy jeszcze mam regał? Mam. Dobra. Oj. Coś nie weszło. Pięknie. No tu w ogóle jest taki burdel. Tutaj musi być chemia, to bank. Bank jak bank spermy normalnie. Czekajcie, ziemniaki. Chuj, dawaj tu ziemniaki wszystkie. Czekaj tutaj. Tak, odbieramy stąd. Pyk. Dobra, na razie tutaj to tutaj. Tu się nic tego nie da zabrać, naprawdę? Dobra. W takim razie są frytki. Kurwa, to zacznie. Kawa. Tutaj jeszcze kawę damy, żeby już było od razu. Słodycza. A tutaj... Zapiszemy sobie. Dobra.
Pizzę, o właśnie, pazarty nie ma. Ale no właśnie. Tu będzie, o, tu będą oleje. Czy ja mogę tu coś zabrać stąd? Nie za bardzo. Mąka. Co tu? Nic nie mogę stąd zabrać? Ja pierdolę. No na chuj ten karton mi. Nie pierdalać. Papier, no papier to jest, to nie ma co, ewentualnie nie, magazyn. O kurwa. I co tu jeszcze jest takiego? O, właśnie, makarony. Oliwę, no tak, będzie olej, to i makaron tutaj. Makaronek, jeden, drugi. Aha, to jest to tu będzie tak Supreme. Gdzie to jest? Tutaj. Nie, Supreme i obok będzie chleb. I to będzie dobry pomysł. Czy mogę? Nie. Tu jest jeszcze. Dobra, cyk. Co jeszcze jest? To jest Supreme. Ciastka czasem zabrać, bo widziałem, że są. I tu jeszcze są. Dobra, i teraz tak. Tu jest tak. Czy coś z tego mogę zabrać? Nie. No niestety. Szkoda. To. No nie powinien, bo to... Tak naprawdę, szczerze, to jest możliwość tego zabrania, ale no powinno dać się w każde pudełko włożyć. Może nie taką ilość, jaką byśmy chcieli, ale mniejszą albo większą, w zależności od tego, jaki jest rodzaj danego tego towaru. To w ogóle tego nie ma, okej. Chyba, że dać ryż koło mąki, to może być w sumie. Dobra, i teraz powiedz mi, czy coś z tego, chyba z energetyki, to też nie, no kurwa, o, a tu są, a, to stąd możemy zabrać, stąd możemy zabrać, bo one są tu, czyli tutaj będą, po tej stronie ułożone, tu, i tutaj weźmiemy sobie, stąd zabieramy, bo tutaj jest miejsce ich. Okej. To jest cała mąka. Tu by była mąka chyba dobrym pomysłem, no. No nie, no przecież pokurwi mnie, naprawdę, pokurwi mnie. Dobra, olej. Olej, jeden, tu będzie dwa. Więc zabieramy teraz olej. Się trochę nalatam, ale... efekt finalny będzie już, jak się uporządkuje i zatrudni się ciecia, to już będzie git. To już będzie zajebiście. No co? Wyjdź, Maksiu, stamtąd. Tu i tu jeszcze się tutaj ułoży, o ile się da. Dobra, mamy tak naprawdę wszystko dołożone. Teraz powiedz mi, czy mogę tej energetyki, kurwa, nie ma, a, bo to jest dobra, do tego to wiem, że jest mała akurat, to się tutaj... No nie, dobra. Czyli to idzie tu. Basmati, na pewno się weźmie.
Okej, okay. I teraz czy to nie. Tu powinniśmy móc wziąć nic. Zrobimy. Dobra, może tak też być. Nie, bo to trzeba wypieprzyć, bo to za dużo tutaj jest. Ja już się gubię, kurwa, w tym wszystkim, moi drodzy. Jeszcze szukam lekko. Nie, szukam. Dobra, na pewno tu. Jak najwięcej wyrzucamy na magazyn. Czy ze sklepu jak najwięcej. Dobra. Że jak otworzymy, to żeby tylko schodził towar, nie? Mleko, to jest co? O, magazyn trochę opróżnić, bo my mamy... Zalega nam cena... nie cena, tylko zalega nam towar na magazynie, który jakby... No, póki nie ma aktualizacji z datą ważności, to możemy sobie go trzymać. Do momentu, kiedy wprowadzą aktualizację, ja wejdę i tu się okaże, że wszystko do wypieprzenia będzie, nie? Płatki. Ja myślę, żeby tu ułożyć regał cały z płatkami, no nie? To susu całe tutaj dać. Wraz z czokapikami i tymi miodowymi. Trzy regały po prostu na to zostawić. I to by było najlepszym rozwiązaniem, co nie? Czyli tutaj dać. Tu i tu. Po całym regale jednego rodzaju płatek. Tu mamy czekapino. O, i widzicie, i nawet i to weszło, dobra, super. Czyli tu mamy tak, to koło chemii, to będzie drugiej strony. O, proszę bardzo, cyk. Okej. Tu jeszcze do zabrania. To jest taki odcinek dzisiaj rozbudowa oraz aranżacja i to jeszcze weszło, super, świetnie. Aranżacja sklepu. Tu tego jak najwięcej się wyłoży, bo tu tego jest trochę. Tutaj pochowane, tu. Więc tutaj się to nam przyda. Im więcej, tym lepiej, bo to... Na magazynach tego jest w ciul. U mnie. Raz. To wszystko mamy. No to dajemy jeszcze jedną półkę w takim razie. Dobra, czyli tak, ten kartonik ważny, zostawiamy. A jeszcze bym chciał tylko te płatki ułożyć, bo tak, tylko piki. Tu gdzieś jeszcze chyba widziałem. Nie, ale to też się da zabrać? Nie da się zabrać, dobra. Lolololole, czokapiki. Czokapiki ja bym dał tutaj. Raz, dwa, tutaj, o. I tu jeszcze jest nawet, zobaczcie ile tego jest. Dobrze. Niechaj będzie to. A mleko powiedz mi, że mogę. Jest! Mleko. Tu chyba nie, albo stąd zabieramy. To zabierzemy stąd. Dobra. Płatki, no tak, z płatki to mogą być obok mleko. Jak najbardziej. Jak najbardziej, moi drodzy. Wszystko? Całe mleko? Tutaj też. Tu jeszcze jest jedno. Do zabrania. No i czekapiki, pamiętać o tym. Cak, cyk, cyk, cyk. Dobra. Czekapiki. No już. Okej, sorki, bo... Ej. Dobra. No i tutaj będzie tak. Tu będą susu. Dwa regały czekapików, dwa regały tych. I jeden regał mleka. Okej. Okay. Regał jeden herbaty. Regał herbaty. Boże, dwa dać regały te herbaty? Nie wiem. Tu by były ziemniaki, ale to nie to pudełko, tylko to. Też nie to? Dobra, nieważne.
Chyba to będzie to, ale dobra, to tak. Czekolada, chyba tutaj czekolady damy, super. O, to są pyry. I tu mamy cały regał pyrów, czyli jest ok. Papier, magazyn. Co tu jeszcze mamy? Czekolada, magazyn. Kola to później. Mleko, ciastka. O, może tak. Tu się ułoży ciastka. Regał ciastek. Gdzieś tutaj też one były. Nie wiem gdzie. Albo już się. Okej, dlaczego to jest papier w ogóle? Jest full, no. Dobra, to ciastka się wyłoży po prostu. Chyba, że zrobić inaczej. Czekajcie, też kurwa. Dobra, mam pomysł. Po jednej stronie ciastka, po drugiej stronie będą te dżemy. O. I tu będą trzy dżemy. To tutaj damy. Tu i tu. Po każdym z tych. Dobrze. Dobra. Chleba nie spakuje, chleba nie spakuje. Okej. Tu damy to. No i myślę, że tak, to będzie tyle, nie? Pasta. Okej. No to jest zawsze mało. 15 poziom. Możemy w sumie zatrudnić ciecia, ale nawet trzeba będzie poukładać asortyment tam. Tak, żeby on też tylko donosił w to miejsce, gdzie, no widzicie, właśnie, gdzie właśnie będzie oznaczenie tego. Bo co mi po tym, że ja będę miał takiego, ale ja będę musiał po nim poprawić wszystko, nie? O Jezus, nie. Dobra, to dokładamy. Dobra, w sumie to można by... On był... Dobra. Olej. To trzeba też tam wyłożyć. Mleko. Chleb. Przede wszystkim chleb też. Dawaj tu. Chleb. Tak, gdzie tu był chleb, tu był chleb. Okej. Okay. A, bo ja wypierdoliłem to, bo okej, okay, nieważne. Dobra, i teraz tak, idziemy sobie pozbierać ten chleb stąd. Stąd. I zanieść tu. I pamiętać o tym, że trzeba etykiety kasować, bo inaczej to oni ci tu będą to przynosić. Dobra, tego nie. No, mleka coś za mało tu chyba jest, tak mi się wydaje, albo... A, płatki. Nie mogę, kurwa. Gdzie są susu? Płatki, płatki, płatki w ogóle. A tu kola jest w ogóle, by the way, nieważne. Poszukano mnie. Czekolada. Chrupy. Chrupy, chrupy, chrupy. Jeszcze jeden rodzaj jest ich. Możesz ty. Dobra, to bym tak. Że tu, tu i tu półka, tak? Tu mamy cztery, tu mamy cztery, tu są
Miodowe. Raz, dwa, cztery. Zobaczymy, jak to będziesz tam schodzić, nie? Znaczy, jak to będzie... To jest burdel. No ma gorzej jak w Biedronce, nie? Czy w Lidlu. Robię tą mąkę. No muszę ten mieć karton jeden. Kurwa. No jest to, że trzeba zamówić tą chemię. Produkt. Lecimy, zabieramy i teraz tak, chemia. Myślę, że to zielone, to tutaj. Dobra, teraz zabieramy stąd, raz, dwa, trzy, tu mamy chlebek. I tutaj układamy, raz, dwa, trzy, wszędzie, okej, super. To chyba wszystko, co mogę. Mogę zrobić na tą chwilę.
Dobra, więc tak to wygląda. Praca w tym sklepie. No, to nie jest batonik. To nie jest do jedzenia. Nie. No, daj. Nie. Masz się pójść. Teraz. Teraz gryź. Masz. A ja drugą połowę zjemy. Wybaczcie, ale dziecko mam na kolanach. To jest mleko, dobra. Dorzucimy na full mleczka. W jednej regale będzie mleko. Teraz tak. Bo teraz mówię, tu dużo pustych regałów jest, ale ja wiem, że to się uzupełni. Tu bym dał sam sok, czekajcie. Zabierzmy te jogurty, bo one coś nie chcą nam schodzić, tu je ułożymy. Może jak będą wyżej, to wiecie. To się może coś tam. Dobra, dam ten olej. Kujaw. A nie, bo to już wszystko on full, dobra, okej. Kurak, na pewno kurak. Zróbmy tak, no jedz. Żeby nie trzeba było tutaj, że tak powiem, żeby on nie musiał dokładać nam przez jakiś tam czas, nie? Nie, zostaw, hej. Nie, no masz tu, to jest moje. Tuma. Muzyczka gra, przegrywa. Dobrze. Te energetyki bym stąd zabrał, ale niestety nie mam jak. A ja wiem, jak mogę to zabrać. Poprzez kupienie ich. Tu jest. Ale ja gdzieś pewnie mam na magazynie, ale mi się teraz nie chce szukać. Bo potrzebujemy po prostu zrobić. Po prostu je poukładać. Tak, mąka, spaghetti, dwa rodzaje tego. Mleko. Wiecie co? Chuj, tu je pierdolniemy. Tak, i tu będą te dwa regały. Wiecie co, ten kartonik to ja się na razie tu zatrzymam. Płatki, teraz tak. No jest tutaj pracy, moi drodzy. Myślę, że może tak zrobić. Raz, dwa, trzy, cztery. Dobra, też tak można. Raz. I tutaj damy trochę. Dobra. No ja powiem wam, że jest tutaj to zamieszanie ostre. Okej, to możemy już wypierdzielić. Frytki. A to chyba wszędzie jest pełno. Tam też, okej. Okay. C, zamykamy. Na magazyn. O. Co my tu jeszcze mamy? Turku kol. Nie, to jest zwykła kola, dobra. To tutaj ją dajemy.
w jak największych ilościach. Dobra, tu na razie tak damy. Woda. Wodę dam tutaj. Okej. To jest też tylko kola. Dobra, to damy tak. Gdzie jest ta woda? Tu. Tu damy tak. I tu damy tak. To, nie, tu damy tak. Czyli tak, to była woda. Kurwa, nie mam pomysłu. Totalnie to jest ten tak. Z tymi lodówkami to jest właśnie tak, że... Wiecie co? Kurwa, no nie mam pomysłu. Można zrobić tak. Tak. Albo... Ale tego nie przerzucę już. Dobra, tutaj damy to. Dobra, już niech tak to będzie jak jest. Może później się jakoś to powymienia. Byleby tylko otworzyć ten dzisiaj sklep. Straty na tą chwilę generujemy? Nie, nie generujemy. Czeka pieki. Tak, jestem ciekaw, jak on usuwa karton. A, nie, on wyrzuca, no tak, zapomniałem. Dobra, poukładajmy już ten towar, który tutaj leży. Teraz kolejna pizza. Papier. Papier. No, ten papier to jednak dużo miejsca zajmuje. To nie tu, tylko tu. Okej. Maksiu! Dobra. Nie dotykaj nic, nie dotykaj. Mówiłem, dziecko nie jest, to nie jest dla ciebie. Stój. Już jestem. Wiem, że to długi film. Dobra, w drugim odcinku będziemy robić to dalej.